odcinku festiwal pan Maciejku. Dzień dobry. Kolejny wyjątkowy gość, absolwent drugiego liceum w Krakowie, wieloletni uczestnik festiwalu małych form teatralnych. Kiedy Maciej Sztur słyszy frazę FMFT, festiwal, co staje przed oczami wyobraźni przyszłości? Jakie dźwięki, jakie obrazy? Wielkie emocje przede wszystkim, olbrzymie emocje. I nie wiem, czy kiedykolwiek jako profesjonalny aktor doświadczałem aż taki. No i atmosfera tej auli Sobieskiego, która była przepełniona. Właściwie strach trochę o architekturę, bo wchodziło tam tyle ludzi, którzy jeszcze, nie wiem jak jest dziś, ale w tamtych czasach no, byli najbardziej żywiołową publicznością w historii światowego teatru i lubili wyrażać swoje emocje. I to czasem pozytywne, gdzie się świetnie bawili, śmiali i klaskali, ale też jak sztuka trwała zbyt długa, była nudnawa i źle grana, no to wtedy była to bardzo okrutna publiczność też, która wytupywała. I wtedy rzeczywiście te ściany się trzęsły i nie wiedziałem, czy ten budynek to wytrzyma, nie mówiąc już o sercach aktorów, które wtedy musiały czuć się potwornie. I pamiętam, jak przygotowywaliśmy pierwsze przedstawienia, no to wszyscy mieliśmy w sumie mieliśmy taką presją, czy wytupią, czy nie wytupią. I to była główna czasami inspiracja i wokół, to znaczy to była pierwsza myśl, wokół której dopiero następne powodowały artystami, co robić, a czego nie robić, bo Anusz wytupią. No ale te emocje były wielkie. No i takie jakieś moje pierwsze przygody w ogóle z takim słowem teatralnym mówionym ze sceny. Także rzeczywiście to było mocne. Czyli taki okres formowania się późniejszej przyszłości, tak? Zawodowej, życiowej? Znaczy ja bym powiedział, że to były pierwsze sposobności, żeby poczuć to, czym jest w ogóle teatr. Takie zupełnie w zalążku jeszcze i na jakąś mikroskalę w sumie, ale jednak tak. Samo to, żeby dotrzeć do tego słuchacza, żeby coś mu przekazać, żeby on się zainteresował tym, żeby nas było słychać, żeby czymś go zaskoczyć i tak dalej. No ile to przedstawienie trwało? 15-20 minut to chyba najwięcej. Poza tym przedstawienie zrobione na raz, to też jakby wyjątkowa sprawa. Góra dwa razy przecież takie przedstawienie się gra. Ale rzeczywiście to był jakiś sprawdzian, po którym można było się zastanawiać, czy rzeczywiście chcę dalej to kontynuować i spędzić w tym chociaż trochę życia, czy nie. Czyli patrząc na to z perspektywy obecnej, tak? Festiwal, biorąc pod uwagę właśnie tę odpowiedź, ludzie czy teatr? Co stanowiło ten trzon? No tego się nie da rozerwać. Teatr i ludzie to jest jedno i to samo. No, doświadczyliśmy tego w pandemii niestety bardzo boleśnie. To znaczy nie da się robić teatru bez ludzi. Teatr online właściwie jest jakąś namiastką tylko tego, czym teatr może być. Teatr musi być spotkaniem ludzi właśnie. Tych, którzy mają odwagę wyjść na scenę i coś perorować tam do ludzi, gadać im coś przedstawiać. I tych, którzy chcą być przez 2 godziny oszukani, żeby stworzył się jakiś świat, żeby im coś dać do myślenia, żeby się mogli pośmiać, żeby mogli zapłakać albo coś zrozumieć. I bez tego spotkania nie ma teatru. To znaczy możemy przygotowywać różne instalacje i różne mieć pomysły na to, jak zderzać się ze sobą, ale bez oddychania tym samym powietrzem tej samej sali teatru. To zrozumieliśmy teraz już, zawsze to wiedzieliśmy niby, ale teraz w pandemii to zrozumieliśmy jakoś super dobitnie. Ja mam takie dwa zdjęcia, dwie fotografie. Chciałbym zapytać, co one przywołują? To troszkę miałem więcej głosów, bardziej bujny może. Z ten garnitur. No i to jest chyba pierwsze nasze przedstawienie, czyli
Rajski Ogródek, podejrzewam, Różewicza, który wystawiliśmy. Nawet nie za bardzo pamiętam, o co nam chodziło w tym przedstawieniu, ale widzę, że aktor przeżywa jakieś potworne emocje. Niestety zasłania sobie, co to dzisiaj to za mnie mam właśnie te skłonności, usta, co tłumaczę moim studentom szkoły aktorskiej, żeby tego nie robili, bo wtedy nie bardzo wiadomo, o co mu chodzi. I tutaj też widzimy, że nie bardzo wiadomo, o co aktorowi chodzi, ale widzimy, że przeżywa dość ostro swoją sytuację na scenie. Czyli stres. Stres na pewno, ale tutaj prawdopodobnie jest jeszcze jakaś inna emocja związana z postacią, która jest gdzieś tutaj po drugiej stronie. Coś do niego mówi. A to muzyczne wydanie, no tutaj ten tłum stawiający się w aurze już jest bardziej widoczny. Tak, ale to musiał być jakiś nie wieczór teatralny, tylko raczej poetycko-muzyczny. I pamiętam, miałem jakąś taki bardzo krótki epizod mojego mocnego zafascynowania też Grzegorzem, to wydałem Piwnicą pod Baranami, gdzie przez chwilę się zastanawiałem, czy nie pisać swoich piosenek. I napisałem ich nie za dużo, chyba ze 4, do tekstów jakiejś dorosłej poetki, z którą już dzisiaj nie mam żadnego kontaktu, nie wiem, co mi słychać, ale napisałem jakieś takie wiersze, do których ja postanowiłem ułożyć parę nut. I to chyba mogło być to, albo... Ale moment. Tutaj widzę na tym zdjęciu też tomik poezji, który podpiera klapę od pianina, żeby pianino było głośno słyszeć. I tutaj jest Staszek Sojka na tym zdjęciu na pewno. I to jest na pewno jego tomik poezji. Więc prawdopodobnie coś też musiałem wpierać wtedy Staszka Sojki. I chyba był taki wieczór, gdzie zaśpiewałem te swoje dwie czy trzy piosenki i też śpiewałem Staszka Sojkę, którego byłem wtedy mega fanem, on wtedy super popularny na całą Polskę, wszyscy znaliśmy jego piosenki i ja też grałem większość jego piosenek i bardzo chciałem być w ogóle Staszkiem Sojką. Chyba, jak dobrze policzę, to pewnie było gdzieś w drugiej, trzeciej klasie liceum, czyli 4 lata później zrobiłem parodię Staszka Sojki, która potem przetrwała do dzisiaj, można na YouTube zobaczyć z czasów kabaretowych. Natomiast wtedy jeszcze nie było mi w głowie, żeby go parodiować, tylko strasznie chciałem nim być. I te piosenki odgrywałem właściwie 1:1. Plus te kilka moich wypoczyn, które z którymi to przygodami skończyłem. Niestety bądź niestety w tamtym czasie już potem nie pisałem swoich piosenek. Może jeszcze kiedyś będę pisał, nie wiem. No, patrząc na to zdjęcie, wydaje mi się plus minus, że ten fortepian to pianino wciąż tam stoi w szkolnej auli i tak samo jest właśnie podgłaśniany, otwierając tą majestatyczną klapę podpartą tomikiem poezji. Taki temat rzeka, o którym zawsze chcemy spytać, taka nasza stała formuła w naszych spotkaniach w ramach cyklu. Walka z krytyką na przestrzeni doświadczenia. Chodzi o nie może jakieś konkretne wspomnienia, może niekonkretne sposoby, ale takie podejście poniekąd do życia. Młodego człowieka, który wychodzi pierwszy raz na scenę, który właśnie tak jak Maciej Sztur trzyma tą rękę kurczową przy twarzy, czy okazując emocje, czy stres. Jak zrobić to teraz, kiedy wydaje się, że wśród młodzieży pewien taki odwrót od sztuki panuje? Jak teraz sobie z tym radzić? Bardzo trudno jest mi tak generalizować. Nie wiem, jakie dawać rady, ale ja myślę, że ludzie, którzy chcą ze sztuką mieć coś wspólnego, oni to jakoś tam czują. I żeby robić sztukę, trzeba mieć w sobie jakąś dozę bezczelności. Ale czasami to jest taka bezczelność innego rodzaju, bo na co dzień ci ludzie sztuki często nie są bezczelni, często wręcz są nieśmiali albo wycofani. Ale bezczelność polega na tym, że czuje się, że to, co by się chciało powiedzieć, jest ważne. I wie, jak to się... I wie się, jak to zrobić.
Czasami to nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Ja mówię tylko o wewnętrznym poczuciu, ja chcę być na scenie i coś powiedzieć. Chcę wyjść i zagrać, chcę śpiewać piosenkę. Chcę wyjść i wziąć udział w jakimś przedstawieniu. Chcę powiedzieć jakiś wiersz, albo chcę namalować jakiś obraz. I ci ludzie, oni często są właśnie bezczelni w tym, że to robią w ogóle. I że potem mówią światu, słuchajcie, napisałem to, wy możecie to krytykować. Mnie wasze krytyki będą boleć, czasami bardzo mnie będą boleć. Niezależnie od doświadczenia, ja sam dzisiaj przeczytałem coś w internecie niechcący, bo nawet nie szukałem tego, tylko ktoś mi wysłał wiadomość, że jestem beznadziejny tam w jakiejś sprawie. Czy mnie to bolało? Tak, bolało. Czy ja żałuję, że to zrobiłem, tę rolę zagrałem? Nie, nie żałuję. Czy ja myślę, że ona jest dobra? Tak, myślę, że ona jest dobra. Jestem bezczelny w tym, że tak myślę oczywiście. Gdybym nie był bezczelny, to w ogóle bym jej nie zagrał. W ogóle by tego nie było, w ogóle by nie było o czym mówić. Oczywiście boli mnie ta krytyka. Oczywiście podobają mi się pochwały, ale w pewnym sensie to, co robię, jest niezależne ani od krytyki, ani od tych pochwał. Po prostu to robię, bo to czuję, bo to chcę, bo wiem. Ile tej krytyki jest, ile tych pochwał, to już jest różnie. Zależy, co się zagra, ile się ma talentu. Raz jest lepiej, raz gorzej, raz więcej tej krytyki, raz więcej tych pochwał. Ale to poczucie, że ja chcę, wiem jak i że to zrobię, to jest chyba... chyba konieczny taki warunek, który trzeba spełnić, żeby się w ogóle sztuką zajmować. No bo jak tej bezczelności nie będziemy mieć, no to rzeczywiście nikt się nie będzie sztuką zajmować. Czyli stanie przy swoim za wszelką cenę. Nie wiem, czy za wszelką cenę, ale stanie przy swoim na pewno jest ważną cechą w uprawianiu sztuki. Oczywiście czasami po prostu przeszkody są tak duże, że głupotą by było się przy tym upierać i jeżeli po prostu nam nie idzie i wszystko wskazuje na to, że nie powinniśmy tej sztuki uprawiać, no to w pewnym momencie pewnie trzeba się zastanowić i powiedzieć, no może mi się to wydawało i trzeba zająć się czymś innym, ale więc może nie za wszelką cenę, ale rzeczywiście umieć stać przy swoich racjach to warto. Przeważające właśnie jest trochę odwrotnie niż wcześniej mówiliśmy. Tendencja na festiwalu więcej jednak sztuk teatralnych, filmy pozostają jak na razie w cieniu właśnie statystycznym. Dlatego też wydaje mi się, że mimo wszystko ta forma cały czas się będzie kojarzyć z festiwalem i pozostanie chyba taka dewiza, która była wcześniej, tak, czyli że festiwal ma form teatralnych, skupia się głównie na tym żywym przeżyciu, tak, a nie na odtworzonym. I tutaj pytanie, czy jest jakaś szansa na to z perspektywy właśnie aktora filmowego zwiększyć te doznania na ekranie, żeby ten ekran na coraz więcej pozwalał właśnie w dobie smartfonów, właśnie w dobie tych zupełnie innych środków przekazu. No tak, bo widzisz, film jest niesłychanie techniczną sztuką i wymagającą jednak przeważnie, z małymi wyjątkami, ale precyzji takiej technicznej, która się wiąże z budżetem. I wszystkie, większość przynajmniej, zdecydowana większość filmów amatorskich jest po prostu ciężka w oglądaniu z powodu mankamentów technicznych, zwłaszcza, że jesteśmy otoczeni tak perfekcyjną wizualną sztuką i w telewizjach, i w internecie i tak dalej, że kiedy zrobimy film iPhone'em albo kamerką i nawet nie jesteśmy w stanie zrobić tła do dźwięku odpowiedniego, te tła dźwiękowe chociażby nam skaczą, albo nie wiem, problemy ze światłem, to widzowie odpadają, widzą wielką amatorszczyznę w tym i nie są w stanie się załapać na śledzenie fabuły i przeżywanie razem z aktorami treści, więc myślę, że na poziomie amatorskim, czy półamatorskim, czy półzawodowym, rzeczywiście teatr ma więcej do zaoferowania, ponieważ teatr posługuje się metaforą. I tak jak w filmie chcemy wierzyć, że to, co widzimy, to się stało, albo że to jest i mamy taki mechanizm w sobie, że umiemy się umówić, okej, to nie jest Maciej Sztur, to jest teraz taka postać. I mimo, że wiem, że to jest Maciej Sztur, to ja na 2 godziny daję się, okej, daję się nabrać, niech to sobie będzie,
prezenter radiowy z filmu Listy do M, albo niech to sobie będzie seryjny morderca z serialu Szać i wchodzę w to, nie? I sobie oglądam i udaję, że to jest naprawdę. Tak, w teatrze wiemy, że wszystko jest na niby. My wiemy, że to jest Maciej Sztuk, że to nie jest Agamemnon, tylko jak ten Maciej Sztuk nam tego Agamemnona przedstawi. I mamy do tego wszystkiego jeszcze metaforę, że możemy sobie zwinąć kawałek papieru, udawać, że to jest maczuga i walić ją po głowie kogoś. I to jest nasz sposób na pokazanie agresji i przemocy. I wiemy, że to nie jest maczuga, wiemy, że to nie jest Agamemnon, ale czy to na nas działa, czy to się odwołuje do jakichś naszych lęków, strachów, nadziei i tak dalej. Więc jeżeli nie mamy wszystkich takich super środków, jakie są potrzebne do nakręcenia filmu, to w teatrze czasami lepiej tego z tym widzem się komunikuje, nie? Bo mogę za pomocą drobnych środków i rzeczy przy zupełnym braku budżetu, tylko posługując się swoją wrażliwością, ewentualnym talentem albo właśnie metaforą, przekazać jakieś treści. Więc ten teatr jest pod tym względem bardzo kuszący. Albo kabaret na przykład, no bo nie musimy czasami robić super serio niektórych rzeczy, tylko możemy sobie zrobić amatorski kabaret, gdzie będziemy rozśmieszać ludzi też na różne tematy. To jest super. No dobrze, myślę, że te wnioski tutaj zatrzymamy, a wrócimy do następnych może za jakiś czas, rozwijając naszą rozmowę. Bardzo chętnie. Dziękujemy. Dzięki wielkie, wszystkiego dobrego.